Siemanko, dzisiaj opowiem Ci, jak przygotowywałem się do swojego pierwszego ultramaratonu. Także teraz krótkie intro i zapraszam do materiału. Zanim przejdziemy do materiału, proszę daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Dzięki temu mam motywację do tego, żeby dzielić się z Tobą informacjami, swoją wiedzą oraz doświadczeniami. Zanim jeszcze przejdziemy do materiału, to słowo od sponsora, czyli mnie. Proszę zajrzyj na stronkę www.strongerathlete.pl. Tam mam masę programów treningowych, które możesz wykorzystać do bycia sprawnym. I teraz, jak już powiedziałem o tym, że prowadzę stronę internetową, to powiem, że programy przygotowujące do biegania są na bazie moich własnych doświadczeń związanych z bieganiem i przygotowywaniem się do różnych biegów. Do swojego pierwszego ultramaratonu chciałem się przygotować metodą, jak wspominałem w tym filmiku, hybrid athlete. Niestety kontuzja mnie wyeliminowała, musiałem to odłożyć na później. Później odkryłem książkę Niezłomny biegacz i przygotowywałem się tą metodą. Zaczynałem swoje przygotowania, jak ważyłem 96,7 kg. To była najwyższa waga, jaką odnotowałem w historii. Najniższą było 76,7. Także było 20 kg różnicy. Ale do czego dążę? Moje przygotowania do mojego pierwszego ultramaratonu, był to mój pierwszy ultramaraton, to był maraton karkonoski na dystansie 46 km. Startowało się spod wyciągu w Szklarskiej Porębie, biegło się na Śnieżkę i wracało. Moje przygotowania trwały rok i nie rzuciłem się od razu na plan przygotowawczy do ultramaratonu. Zacząłem od planu przygotowawczego do 5 km. Pomimo tego, że biegałem często, biegałem na siłownię, teoretycznie byłem wybiegany, stwierdziłem, że przygotowanie się do biegania na dystansie ultramaratonu będzie zajmie mi trochę. Więc zrobiłem przygotowanie na 5 km, później na 10 km, później do półmaratonu, później zrobiłem plan na maraton i miałem podtrzymanie formy. Książka Niezłomny biegacz skupia się na przygotowaniu innym niż większość książek i większość metod treningowych biegowych. Tam nie biega się ultra długich biegów prawie codziennie. W tej książce skupiamy się na technice, jakości i intensywności treningów. O ile plan biegowy tam jest rozpisany, o tyle jednostki poza planem biegowym miałem wskazane bardzo ogólne i sam je programowałem. Na bazie tego powstały plany treningowe Stronger, tak naprawdę plany treningowe Stronger Runner, przygotowujące do dystansu od 5 km do ultramaratonu, oraz Kettlebell Runner, również przygotowujące do dystansu od 5 km do ultramaratonu. I na czym się generalnie te plany skupiały? Te plany skupiały się na bieganiu interwałów, na bieganiu w tempo, na bieganiu technicznym i zawsze była mowa, że w momencie, kiedy tracę technikę, kończę interwały. Więc zależało mi na tym, żeby utrzymać odpowiednią technikę, odpowiednie tempo na dystansach, które miałem przepisane. Dodatkowo, nie okłamujmy się, ale w pewnym momencie trzeba swoje wybiegać. Także już na dystansie maratońskim, jak już byłem na cyklu maratońskim, to już te biegi były długie. Te biegi w sobotę zawsze były długie. Jeżeli były na przykład tempówki tempem z czasówki na 10 km, to było ich na przykład 4 tempówki
na dystansie 5 km, albo miałem na przykład znaleźć w przeciągu 4 biegów 5-kilometrowych swój najlepszy czas na 5 km. Więc jeżeli biegniesz 20 km i ostatnia piątka, czyli 15 km, od 15 do 20 km jest biegiem na czas, to uwierz mi, jest to naprawdę niezłe wyzwanie. Także ja w ten sposób się przygotowywałem do swojego pierwszego ultramaratonu. Opowiedz mi, jak ty się przygotowywałaś? Może masz jakieś inne doświadczenia? Może od razu rzuciłeś się na dystans, na plan do ultramaratonu? Że daj znać w komentarzu. Dzięki temu zyskałem wiedzę i mogłem sobie testować później, jak szykowałem się do kolejnych biegów, co działa, co nie działa. Tak jak wcześniej wspominałem w różnych filmach, moim ulubionym dystansem był półmaraton górski, bo był to odpowiedni dystans dla mnie oraz odpowiednio długo mogłem biec. No, najlepsze moje czasy, w zależności oczywiście od biegu, były mniej więcej między 2 godziny a 2:40 na dystansie półmaratonu górskiego. Oczywiście te czasy się różnią ze względu na to, że w każdym półmaratonie górskim mamy różne wzniesienia, różną trasę, techniczność trasy, to się wszystko zmienia. Dlatego warto brać to pod uwagę, że możemy porównywać czasy tylko i wyłącznie biegów tych samych. Czyli jeżeli braliśmy udział na festiwalu biegów górskich w Krynicy na dystansie 33 km, to możemy, o ile trasa się oczywiście nie zmieni, to możemy porównywać wtedy te czasy. Ale do czego dążę? Dążę do tego, że nie powinniśmy rzucać się od razu na przygotowanie, na plan przygotowawczy do ultramaratonu, jeżeli chcemy przebiec ultramaraton. Powinniśmy się przygotować spokojnie, dać sobie więcej czasu, żeby nasze ciało się zaadaptowało do tego, że musimy dużo spędzać czasu na nogach, do tego, żeby nasze ścięgna się przygotowały, bo to jest bardzo ważne, ponieważ ścięgna się dłużej adaptują do wysiłku niż nasze mięśnie. Dodatkowo, żebyśmy wyrobili sobie odpowiednią technikę, też żebyśmy wybiegali odpowiednią ilość kilometrów. Ja nie jestem osobiście fanem dużej objętości biegowej, raz ze względu na swoją masę, dwa, że jestem minimalistą, tak jak wspominałem w tym materiale i w tym materiale odnośnie butów. Także moje stopy też musiały się do tego wszystkiego przyzwyczaić. Uważam, że ważniejsza jest jakość, ale jak szykujemy się do dystansu ponadmaratońskiego, to jednak ta ilość kilometrów też musi wejść. Ale rozłóżmy to w dłuższym okresie czasu. Postarajmy się spokojnie podejść do tego dystansu. Chyba że mamy już naprawdę bardzo duże doświadczenie, jesteśmy biegającym biegi maratońskie i górskie bardzo długo, to ok, ale osoby początkujące, jeżeli chcecie zacząć biegać, chcecie się przyzwyczaić, jeżeli chcecie finalnie kiedyś w przyszłości przebiec ultramaraton, zacznijcie od biegów krótkich i sukcesywnie zwiększajcie ten dystans. Nie szalejcie od razu na ultramaraton, na maraton, tak? Powolutku. Sam wiem z doświadczenia, jak się przygotowywałem do tego ultramaratonu i mogę powiedzieć tylko jedno, że wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak, bo w tygodniu przed biegiem naderwałem pochewkę w Achillesa, na biegu złamał mi się kijek biegowy, do tego na 10 kilometrze miałem już takie bąble na stopach, że nie byłem w stanie chodzić, także co mogło pójść nie tak, poszło nie tak. Ale zmieściłem się w limicie czasowym, dla mnie to było wtedy bardzo ważne. Przeorało mnie to, miałem nauczkę. Następne długie biegi szły mi zdecydowanie lepiej i zupełnie inne miałem podejście też do tego i troszeczkę inaczej się przygotowywałem, ale ze względu na to, że miałem też inne zajęcia sportowe. Także jeżeli chcecie o tym usłyszeć, też dajcie znać w komentarzach, to wam opowiem, jak na przykład przygotowywałem się, ile razy w tygodniu biegałem do maratonu Chojnik, jak wyglądały moje przygotowania. Także podsumowując, zaczynałem
swoje przygotowania od planu na do dystansu 5 km, a skończyłem na planie przygotowującym do maratonu, plus bodaj chyba 3 tygodnie podtrzymania formy, bo wtedy mi akurat kończył się na 3 tygodnie przed ultramaratonem mi się kończył plan i podtrzymywałem formę. Średnio co weekend przebiegałem półmaraton po górach. Także tak to mniej więcej wyglądało u mnie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, proszę daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Dzięki temu mam motywację do tego, żeby nagrywać te materiały. I jeszcze raz proszę, wejdź na stronę Stronger Athlete, może znajdziesz coś dla siebie. I na razie cicho, do następnego razu.